Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 24. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckie, przeznaczoną do odbycia w dniu 31 sierpnia. Jest to dzisiaj i zaczynamy. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję gości. W postaci, no gościem nie jest pan burmistrz, jest gospodarzem. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza. Witam pana Roberta Czarnocę, naszego mecenasa, i witam pana Drymucha, naszego inspektora. Informuję państwa, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz regulaminu 11 Rady Miasta Górowo-Iławeckie. Informuję również, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Informuję również, że głosowanie nad ustawami będzie jawne i będzie się odbywało przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. To tyle. Informuję również, że mam informację, że dzisiejsza sesja jest prawomocna. Pani Sylwia potwierdza kworum na dzisiejszej sesji. W tej chwili mamy 14 radnych. Brakuje radnego Gajdamowicza, który ma w tym momencie ważne spotkanie w szkole podstawowej z dyrektorem szkoły. Przedstawię teraz państwu dzisiejszy porządek obrad, który przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, to już nastąpiło. Przedstawienie porządku obrad, w tej chwili o tym mówię. Przyjęcie protokołu z 23. sesji Rady Miasta nastąpi. Później będzie informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Później przedstawię państwu informację o działalności biblioteki funkcjonującej w strukturze Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim i mamy do podjęcia aż 11 uchwał w dniu dzisiejszym. Uchwały będą następującej treści. Pierwsza, dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020. Kolejna uchwała, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalnej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Polnej. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalnej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Obrońców Pokoju. Wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckiej przy ulicy Warmińskiej. Kolejna nasza uchwała. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim, plac ratuszowy 1. Kolejna uchwała. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Moniuszki. Kolejna uchwała. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Raja 10. Kolejna uchwała. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Nowowiejskiego. Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Górowo-Iławeckiej położonej w obrębie Sołtysowizna. Kolejna nasza uchwała, zwolnienie dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązku zajęć dydaktycznych. I ostatnia uchwała, zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej z realizacji obowiązków zajęć dydaktycznych. I to byłoby tyle z naszych uchwał. Będą również przyjęcie opinii w sprawie przekazania środków finansowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie obrad. W sprawach różnych informuję państwa, że będzie można zadzwonić na mój numer telefonu, bo państwo macie mój numer telefonu, i zadać pytanie. Ja przyłożę telefon do mikrofonu, będzie słychać, mamy to przetestowane. Jeżeli będą takie sprawy, bardzo proszę, w sprawach różnych można będzie takie pytania zadać. I na końcu przewidziane jest zamknięcie sesji. Tak wygląda dzisiejszy porządek obrad. I przechodzimy zatem do naszego punktu. W tej chwili będzie punkt przyjęcie protokołu z 23. sesji Rady Miasta. Informuję państwa radnych, że państwo otrzymaliście treść protokołu z 23. sesji Rady Miasta. Była możliwość zapoznania się z tą treścią. Była również możliwość złożenia tutaj ewentualnych uwag do biura naszej Rady. Czy są uwagi? Przegłosujemy teraz, pani Sylwio, tak? Przepraszam bardzo, w tej chwili wrócimy jeszcze i ktoś z państwa jest za przyjęciem zaprezentowanego przeze mnie porządku obrad. Proszę o zagłosowanie.
I przy okazji zobaczymy, jak wygląda frekwencja już teraz na naszej tablicy. Powinno być 14 radnych. Teraz mamy w tej chwili 11. Jeszcze czekamy. Czekamy jeszcze na radnego Bachanowicza, panią Grażynę Sawicz i na pana Szlajera. Jeszcze dwóch radnych, jeszcze jeden pan radny. Tak, w tej chwili mamy 14 radnych, bo tyle jest na dzisiaj zapowiedzianych. Także nasz porządek dzisiejszych obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. W tej chwili przejdziemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 23 sesji. Tak jak wspomniałem, protokół był wyłożony. Otrzymaliście również Państwo treść protokołu na swoje skrzynki mailowe. I w tej chwili proszę o zajęcie stanowiska. Kto jest za przyjęciem protokołu z 23 sesji, będzie uprzejmy zagłosować. W tej chwili jest liczenie głosów. Nasza maszyna pomału tutaj liczy głosy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wyniki się zmieniają. Patrzymy, jak to wygląda. Teraz widać szybkość naszego internetu domowego, jacy mają poszczególni radni. Czekamy jeszcze na pana Zbigniewa. Rozumiem, że pan Zbigniew. Jakieś problemy techniczne chyba. Ale większością głosów protokół z ostatniej 23 sesji został przyjęty. Nie będziemy chyba oczekiwali tutaj na zagłosowanie. Są jakieś problemy techniczne. Rozumiem, że protokół z 23 sesji został przyjęty większością głosów. Dziękuję bardzo. W tej chwili przejdziemy do informacji z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, drodzy państwo, sprawozdanie dotyczy okresu wakacyjnego, czyli od 24 czerwca bieżącego roku do 31 sierpnia. Wysoka Rada podjęła w tej kadencji 150 uchwał, z czego udało zrealizować się już 108, natomiast 42 uchwały są jeszcze w realizacji. W okresie wakacyjnym zajmowaliśmy się tak naprawdę dwoma najważniejszymi rzeczami. W pierwszej części to były wybory prezydenckie. Udało nam się je przeprowadzić w naszym mieście w sposób bezbolesny, z zachowaniem wszystkich reguł związanych z panującą pandemią. No, dotyczyło to zarówno pierwszej, jak i drugiej tury. Natomiast już sierpień był pod znakiem przygotowywania placówek oświatowych do wznowienia działalności. No właśnie w okresie pandemii. Wszystkie nasze placówki są zaopatrzone, moi drodzy, w płyny do dezynfekcji, w środki ochrony osobistej.
zarówno przedszkole miejskie, jak i szkoła podstawowa wdrożyły specjalne regulaminy, jeśli chodzi o korzystanie z tych obiektów, kontaktu rodziców, odbierania przez rodziców dzieci. Jeżeli jeszcze Państwo takiej informacji na przykład przedszkola nie otrzymali, to myślę sobie, że najpóźniej dzisiaj poszczególne wychowawczynie skontaktują się z Wami i przekażą te informacje. Prosimy też o śledzenie naszych stron w internecie, stron na Facebooku. Wiem, że poszczególne grupy, szczególnie w przedszkolu, ale również w szkole podstawowej, mają zamknięte grupy dla rodziców, więc bardzo proszę o zapoznawanie się z tymi informacjami i śledzenie ich na bieżąco. Tym bardziej, że no, jak widać w naszym powiecie mamy kolejne zachorowania i z tego, co jest mi wiadomo, nie omija to zapewne także Górowa. Więc bardzo proszę o ścisłe stosowanie się do zaleceń tych wszystkich, o których mówią dyrektorzy placówek i wychowawcy. No bo nawet jeżeli naszym dzieciom ta choroba jest niespecjalnie groźna, to pamiętajmy, że mamy w otoczeniu osoby starsze, osoby z chorobami towarzyszącymi i na kwestię odpowiedzialności. I o to bardzo serdecznie do Państwa apeluję. Z takich istotnych rzeczy, ze względu na pogodę, brak opadów, upał, jak byliście świadkami, zakwitł nam staw garncarski. To jest problem, nad którym pochylamy się od dłuższego czasu. Z radnymi jeszcze poprzedniej kadencji ustaliliśmy, że no koszty pogłębiania stawu byłoby tak ogromne, że właściwie naszej gminy na to nie stać. Natomiast w Polsce w tej chwili rozwiązuje się tą sprawę środkami chemicznymi. Byliśmy z panem sekretarzem na wizycie studyjnej w mieście Morągu, gdzie oczyszcza się zbiornik. Koszt tak po przeliczeniu na metry kwadratowe to nasz staw kosztowałby około 2 milionów. Jesteśmy wstępnie umówieni z naukowcami, którzy zajmują się tą sprawą, nie, przyjadą, obejrzą, zobaczymy, natomiast rozważamy po prostu wstawienie dużej pływającej fontanny, która sprawiłaby, że lepsze napowietrzenie zapobiegłoby rozwojowi glonów, ponieważ tak jak mówię, ten zapach, który przez 3 dni nam towarzyszył, to był zakwit glonów, zakwit sinic, a nie jakiś zrzut ścieków do naszego stawu, więc tu można być spokojnymi. Jeśli chodzi o przepływy finansowe, to w ostatnim czasie wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotacje na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na kwotę 27 484,55 zł. 55 groszy, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 15 909 zł, na posiłek w szkole i w domu o kwotę 55 493 zł, na ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11 208 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 520 zł i na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 36 000 zł. Natomiast zmniejszona została dotacja na utrzymanie ośrodków wsparcia o kwotę 24 535 zł, a Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Elblągu przyznała nam dotację na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP zarządzonych na dzień 12 lipca bieżącego roku w kwocie 11 224 zł. Główny Urząd Statystyczny przyznał naszej gminie dotację na realizację zadań w zakresie powszechnego spisu rolnego w roku 2020 w kwocie 20 554 zł. I tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo dla burmistrza za przedstawienie informacji. Szczególnie tu była ciekawa informacja odnośnie naszego stawu garcarskiego, bo rzeczywiście woda troszeczkę zapach miała i ten kolor jest taki, jak widać. Myślę, że pomysł z fontanną jest dosyć ciekawy, bo to też trochę uświetni. No i na pewno natleni na powietrze tą wodę, że będzie dużo lepsza kondycja. Przechodzimy teraz, Szanowna Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt dotyczący informacji z działalności biblioteki funkcjonującej w strukturze Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim. Temat ten był omawiany na komisjach stałych naszej Rady. Ja tylko poinformuję mieszkańców tutaj, że w ostatnim czasie otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, podpisane przez pana dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza.
I w tym piśmie pan dyrektor informuje nas uprzejmie, że była w ostatnim czasie sprawowana kontrola nad naszą biblioteką, która jest w strukturze Ośrodka Kultury w Górowie Ławeckim i ta kontrola jest tutaj w sposób jak najbardziej pozytywny oceniona. Ja tylko zacytuję pewne fragmenty z tego pisma. Bibliotece udało się po raz kolejny z rzędu utrzymać bardzo wysoki wskaźnik czytelnictwa. W roku 2019 czytelnikami było 17,39% mieszkańców miasta. To wynik wyższy od średniej dla regionu wynoszącej 13,7%. Także widać, że czytelnictwo w naszym mieście jest na średnio wyższym poziomie niż w województwie. Tutaj również pan dyrektor z Biblioteki Wojewódzkiej zauważył, że zakup książek do naszej biblioteki też był o wiele większy i zakupiono średnio 13 woluminów na 100 mieszkańców, przy średniej dla biblioteki w regionie, która wynosi tylko 9 woluminów. Dalej pan dyrektor zauważa tutaj szczególną rolę e-czytelnictwa. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii i tutaj przed nami zadanie, aby naszą bibliotekę w jakiś sposób tutaj techniczny wspomóc i rozwinąć te e-czytelnictwo. To tyle tutaj z fragmentów tego pisma. Tak jak mówię, pismo to było omawiane na naszych radach stałych. Teraz bardzo proszę, przegłosujemy treść tego pisma w sensie przyjęcia do wiadomości. Bardzo proszę o zagłosowanie. Przyjęcie do wiadomości. Trwa głosowanie. Czekamy jeszcze na wyniki głosowania. Problemy małe techniczne. Trzy osoby jeszcze nie zagłosowały. No myślę tutaj również, że podobnie jak głosowanie wcześniej, tutaj mamy problemy techniczne u trzech radnych. Stwierdzam, że większością głosów treść informacji Wojewódzkiej Biblioteki został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz, Szanowna Rado, do naszego całego bloku odnośnie podjęcia uchwał. I pierwszą uchwałą, jaką podejmiemy w tej chwili, będzie dotyczyła dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020. Informuję tu Szanownych Państwa, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję stałe, w tym momencie komisję budżetu. Temat ten był omawiany. Pani główna księgowa, nasza skarbnik naszego miasta, przedstawiła nam bardzo szczegółowe zmiany, jakie tutaj będą dotyczyły. Pani główna księgowa gdzieś tam była tutaj za drzwiami, ale chyba już poszła. Także treść tych zmian jest dla nas znana, także bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2020, zechce zagłosować.
Czekamy na wyniki. Już wyniki są. Także informuję, że uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Dokonaliśmy zmiany w budżecie miasta na rok 2020. Przechodzimy, Szanowna Rado, teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej przy ulicy Polnej 13. Treść uchwały jest następująca. Na podstawie artykułu ustawy o gospodarce nieruchomości oraz naszej uchwały Rady Miasta z roku 2015 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Grodzisko i Ławeckie w związku z artykułem ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Grodzisko i Ławeckie uchwaliła, co następuje. Rada Miasta Grodzisko i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego, nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 stanowiąca własność gminy miejskiej Grodzisko i Ławeckie położonej w budynku mieszkalnym przy ulicy Polnej 13 w Grodzisku Ławeckim wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów, który prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rady Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grodzisko i Ławeckie. Tutaj również sprawa ta była omawiana na naszych komisjach, także treść tej uchwały jest znana. Teraz bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o zagłosowanie. Są już wyniki. Głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała podobnej treści. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Grodzisku Ławeckim przy ulicy Obrońców Pokoju nr 2. Tutaj podstawa prawna jest również podobna. Przeczytam tylko paragraf pierwszy, najbardziej istotny. Rada Miasta Grodzisko i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie formą przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącej własność gminy miejskiej Grodzisko i Ławeckie położonej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ulicy Obrońców Pokoju nr 2 w Grodzisku i Ławeckim wraz z udziałem w częściach wspólnych lokalu, dla którego Sąd Rejonowy w Bartoszycach prowadzi księgę wieczystą. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Grodzisko i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grodzisko i Ławeckie. Również tutaj formułę muszę wypowiedzieć. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na pana Czesława. Dziękuję bardzo. Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejna nasza uchwała również dotyczy sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność gminy miejskiej Grodzisko i Ławeckie położone w budynku mieszkalno-użytkowym przy ulicy Warmińskiej 1 w Grodzisku Ławeckim wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków i gruntów. Tutaj księgi wieczyste również prowadzi Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Grodzisko i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Grodzisko i Ławeckie. Również treść tej uchwały była omawiana na naszych komisjach stałych, także państwo wiedzą, nad czym głosujemy. Także bardzo proszę w tej chwili o zagłosowanie nad tą uchwałą.
już nasze łącza się chyba rozgrzały i głosowanie idzie trochę szybciej. Mamy już 12, 13. Tak, czekamy jeszcze na jednego radnego. Dziękuję. Również tutaj mamy komplet radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną naszą uchwałą jest również uchwała dotycząca przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego numer 1B. Jest to plac ratuszowy 1 wraz z udziałami w częściach wspólnych tego budynku. Tutaj również księgi wieczyste są uregulowane i prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Bartoszycach. Wykonanie tej uchwały powierza się burmistrzowi Rady Miasta Górowa i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowa i Ławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie przy ulicy Platatuszowej 1, zechce zagłosować. Bardzo proszę. Dziękuję. Czekamy jeszcze. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział, tak jak widać, 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną naszą uchwałą, Szanowna Rado, jest wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie i Ławeckim przy ulicy Moniuszki. Przepraszam. I tutaj również stosowne są przepisy regulujące tą działalność i odczytam sentencję. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka 4/8 o powierzchni 444 m kwadratowych położona w obrębie miasta Górowo i Ławeckie przy ulicy Moniuszki, dla której również tu księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Przekazanie odbędzie się na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, tak jak wcześniej to wspomniałem. Sprzedaż nieruchomości wyżej opisanej ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za wyrażeniem zgody na zbycie w trybie przetargu bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Moniuszki, zechce zagłosować. Nasze łącza zdecydowanie się już rozgrzały, bardzo szybko już teraz nam to wychodzi. W głosowaniu, tak jak widać, wzięło udział 14 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną naszą uchwałą, tutaj pan inspektor Drymuch jest bardzo pracowity i dużo tutaj tego wszystkiego przygotował, jest również uchwała dotycząca w sprawie wyrażenia zgody w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Reja 10. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 258 o powierzchni 1044 m położonej w obrębie numer 2 Górowo i Ławeckie przy ulicy Mikołaja Reja 10. Tutaj również sprawa jest unormowana, księgi wieczyste są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Mikołaja Reja 10, zechce zagłosować.
Tak jak widać, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Idzie nam to już coraz sprawniej. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną naszą uchwałą, również dotyczącą nieruchomości, jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego. Rada Miasta Górowo Iławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131 o powierzchni 1340 m2 położona przy ulicy Nowowiejskiego, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych w Bartoszycach prowadzi stosowną księgę wieczystą. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo Iławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Nowowiejskiego, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Przechodzimy teraz tutaj już do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Górowo Iławeckie położonej w obrębie Sołtysowizna. Rozmawialiśmy również na komisjach naszych stałych. Pan Edward przybliżył nam tutaj, o co chodzi. Chodzi tutaj o przejęcie drogi w okolicach ulicy Nowowiejskiego, prawda, panie Edwardzie? Dzięki temu zagospodarowaniu tej drogi będzie możliwość wyznaczenia nowych działek mieszkaniowych, bo już nam się działki te kończą. Także w tej chwili przejmujemy od gminy wiejskiej Górowo Iławeckie część właśnie drogi, która umożliwi dalszy rozwój naszego miasta. I w tej chwili uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo Iławeckie położonej w obrębie Sołtysowizna. Rada Miasta wyraża zgodę na przejęcie darowizny nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy Górowo Iławeckie stanowiącą drogę położoną w obrębie Sołtysowizna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290 o powierzchni 0,20 hektara. I kolejna tutaj droga 287/2 o powierzchni 0,35 hektara. Jest to wszystko uregulowane w księgach wieczystych w celu realizacji zadań własnych gminy. Nabyta nieruchomość wejdzie w skład gminnego zasobu nieruchomości i wykorzystywana będzie jako droga. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowy Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo Iławeckie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej właśnie uchwały, zechce zagłosować. Bardzo proszę. Dziękuję. Tak jak widać, nasze tempo tutaj w głosowaniu się zdecydowanie polepszyło. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Mamy jeszcze do przedyskutowania tutaj jeszcze dwie uchwały. Jest to uchwała w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązków szkolnych. Temat ten był poruszany na ostatniej naszej komisji, w komisjach oświaty. I została tutaj oceniona pozytywnie i pozwolicie, Szanowna Rado, że odczytam treść uchwały. Uchwała nr 160/2020 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązków dydaktycznych. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały naszej Rady Miasta z 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i wychowawczych, Rada
Rada Miasta Górowo uchwala, co następuje. Zwalnia się dyrektora przedszkola miejskiego w Górowie Iławeckim, panią Jolantę Wirbę, z obowiązku realizacji zadań dydaktycznych w wysokości 8 godzin dydaktycznych tygodniowo do 2 godzin dydaktycznych tygodniowo w okresie od 1 września 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku w roku szkolnym 2020-2021. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowe Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem właśnie takiej uchwały, zechce zagłosować i nacisnąć przycisk. Bardzo proszę. Czekamy jeszcze na jednego pana radnego. Tak, mamy już wyniki. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I tym sposobem doszliśmy do ostatniej naszej uchwały w dniu dzisiejszym. Jest to również uchwała podobna do wcześniejszej i dotyczy zwolnienia dyrektora szkoły podstawowej w Górowie Iławeckim z realizacji obowiązkowych zadań dydaktycznych. Tutaj podstawa prawna jest również taka sama jak w przypadku pani dyrektor przedszkola i uchwała jest następującej treści. Zwalnia się dyrektora Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim pana Dariusza Chawrylec z obowiązku realizacji zadań dydaktycznych w wysokości 6 godzin dydaktycznych tygodniowo w okresie od 1 września 2020 do 25 czerwca 2021 w roku szkolnym 2020-2021. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj również kto z pań i panów radnych jest za podjęciem właśnie takiej uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z realizacji zadań dydaktycznych, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Informuję również, że uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. I w ten sposób wyczerpaliśmy, Szanowna Rado, nasze uchwały. Mamy jeszcze do przedyskutowania przyjęcie opinii w sprawie przekazania środków finansowych na potrzeby Komendy Powiatowej w Bartoszycach. Informuję również, że temat ten był również omawiany na naszych komisjach stałych. Przypomnę tylko, że w ostatnim czasie dostaliśmy pismo z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, gdzie pan komendant zwraca się do nas o pomoc finansową w realizacji tam pewnych zadań. I w tej chwili odczytam opinię Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Rada Miasta Górowo Iławeckie po zapoznaniu się z pismem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach z dnia 28 lipca 2020 roku oraz ze stanowiskiem Komisji Planu Budżetu Handlu i Usług z dnia 28 sierpnia 2020 roku wyraża zgodę na przekazanie środków finansowych w wysokości 2,5 tysiąca złotych dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach na potrzeby doposażenia sali technik policyjnych, interwencji oraz warsztatu samochodowego. Taka jest opinia, także przekażemy w najbliższym czasie dla komendy, tak jak było słychać, 2,5 tysiąca złotych. Kto z pań i panów radnych jest za podjęcie takiego stanowiska zechce zagłosować?
Tak jak widać, głosowanie się odbyło nad tą opinią. Mamy, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 12 radnych jest za, 2 radnych się wstrzymało. Informuję, że uchwała, opinia w sprawie przekazania pieniędzy została podjęta w sposób większością głosów. Dziękuję bardzo. I w ten sposób prawie wyczerpaliśmy dzisiejsze sprawy, które były do przedyskutowania. W tej chwili pozostają nam sprawy różne. Jeżeli są takie sprawy, bardzo proszę o dzwonienie na mój telefon. Ja tutaj umożliwię wasz głos do mikrofonu i będzie słychać. Jeżeli są takie sprawy, bardzo proszę o takie telefony. A w tej chwili może pan burmistrz miałby sprawy różnych, tak? Bardzo proszę. Kilkukrotnie zwracano się do nas z prośbą, żeby udostępnić budynek stadionu, obiekt stadionu od godzin porannych i takie działania podejmiemy w następnym sezonie. Natomiast w tej chwili, dopóki trwa rok szkolny, to wszystkie obiekty sportowe, zarówno Orliki, hale sportowe, jak i budynek obiekt stadionu, łącznie z bieżnią, są oddane do dyspozycji placówek oświatowych. Po prostu do godziny 15 chcemy mieć kontrolę nad tym, kto wchodzi, kto korzysta z tych obiektów, bo jeżeli będzie konieczna organizacja, a myślę sobie, że jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, szczególnie w dobie pandemii, jeżeli dzieci będą mogły wyjść i ćwiczyć oczywiście w odpowiednio zdezynfekowanych, na odpowiednio zdezynfekowanych obiektach, no to będzie najlepsze dla nich i dlatego do godziny 15 wszystkie te obiekty do końca roku szkolnego są w dyspozycji szkoły i przedszkola. Natomiast w okresie wakacyjnym wsłuchujemy się w głosy państwa i będziemy udostępniali te obiekty od godzin porannych do godzin wieczornych. Halo, halo, tak? Dobrze, już jedną chwilę. Zgłasza się do mnie pan Komorowski i chciałby zadać pytanie. Bardzo proszę, jesteś na wizji. Witam wszystkich. Mam pytanie do pana. Mam pytanie do pana Edwarda Drmucha w sprawie tej latarni, co tam miała być dostawiona na ulicy Armii Krajowej Polna. Czy na jakim etapie to utknęło, chciałbym się dowiedzieć? No, zostało to zlecone dla elektryka, konkretnie z Bartoszyc, który tą latarnię dostawi. Termin nie został określony oczywiście, ale jest to zlecone. Tak? Dziękuję. Czy odpowiedź była słyszalna? Tak, tak. Oczywiście, ale jest. Dobrze, dziękuję. Tak, odpowiedź satysfakcjonuje pana radnego. Dobrze. Panie burmistrzu, wiem, że na dzisiejszej sesji miał być pan dyrektor szkoły podstawowej, pan Dariusz Hawrylec. Sprawa jest tutaj bardzo poważna, bo dzieci nasze wracają z dniem 1 września, czyli z dniem jutrzejszym do szkoły. W tej chwili mam informację, że pan dyrektor wraz z gronem pedagogicznym mają spotkanie. W tej chwili dlatego też nie ma też jednego z naszych radnych. I chciałbym, wiem, że jest pan w temacie, chciałbym usłyszeć, jak nasze szkoły są przygotowane do roku szkolnego. No są przygotowane na tyle, ile było to tylko możliwe. Tak pokrótce przedszkole przygotowało harmonogram pracy, opracowało procedurę przyprowadzania, odbierania dzieci z przedszkola. Ograniczona będzie maksymalnie zarówno w szkole podstawowej, jak i w przedszkolu kontakt pomiędzy grupami. A to znowu, na ile to fizycznie będzie możliwe, tak? Stąd to, co mówiłem wcześniej, obiekty sportowe będą dostępne wyłącznie dla szkół. Dzisiaj rozmawiałem z panem dyrektorem, jak rozwiązać kwestie hal sportowych, z których korzystają osoby, podmioty zewnętrzne i po każdym takim użyciu de facto tą halę trzeba dezynfekować. A tego płynu dezynfekującego na te ogromne powierzchnie i tę dużą liczbę drobnych przedmiotów w przedszkolu czy w szkole podstawowej, które są, tego płynu naprawdę sporo się zużywa każdego dnia. Zostały usunięte z sal, zabaw, klas wszystkie te przedmioty, których dezynfekować się nie dało. Wiem, że tego płynu otrzymaliśmy zapas z jednej strony ze strony rządowej, ale mamy też jakieś zapasy jeszcze poczynione wcześniej przez nasz samorząd. Więc krótko mówiąc, na ile w tych niepewnych czasach, gdzie tak naprawdę nikt od najtęższych głów nie bardzo wie, co zrobić, jak zabezpieczyć społeczeństwo przed pandemią. Bo widać to nie tylko na poziomie małych samorządów, ale tak naprawdę sami widzieliście, skoro minister zdrowia
czy organizacja światowa nie jest w stanie dookreślić procedur, no to tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek i spokój pozwoli nam jakoś w miarę suchą stopą przez te zawirowania zdrowotne przejść. Dziękuję bardzo. Także zwracam się teraz do radnych, którzy mnie teraz oglądają i widzą. Jeżeli są jakieś sprawy, bardzo proszę o informacje na mój telefon. Umożliwię głośnik, także można będzie zadać pytanie, jeżeli są sprawy. Zaczekam chwilę jeszcze. Nie słyszę, nie widzę. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy na dzisiejszej sesji wszystkie zaplanowane tematy, zamykam 24. sesję Rady Miasta Górów i Ławeckiej. Dziękuję bardzo.